No, włączyłem nagrywanie, to namaczaj go. Tam, gdzie jest sucho, widzisz, gdzie jest, dwie suche plamy są. O. Heja. I druga. Gotowy teraz gdzie? Widzisz? Suchą plamę. O. Nalij teraz trochę wody. Już nie jest suche. Widzisz? Mógł poskakać teraz? Możesz. Nagrodę. Po tych śladach, co są, ślady zwierząt, zobacz, gdzie są. Widzę. A drugie? Raciczki jakieś. Może sarna, co? Tu nie to chyba, niedźwiedź, a tam sarna. I jeszcze jakieś małe, to chyba kaczka. Widzisz? Przez kamyczki, przez strumień przechodziły. No skacz. Dzięki, tata. Nabiorę trochę wody do wiadra i nalejesz mi, bo chcę poskakać na dalej. A tak wygląda uprany dywan. Za chwilkę go pokażemy, jak się zmienił. Natomiast nie wszystko się sprało, co jest oczywiste. Tu była jakaś plastelina na przykład, no więc widać przebarwienie. Tu jest jakiś tusz nakapany. Tu też jest jakaś plastelina. Niektóre rzeczy ręcznie coś tam można sobie zdjąć, ale jeżeli jest już przybarwione, tu na przykład też. No to nie wszystko schodzi z dywanu, ale i tak uważam, że raz na jakiś czas powinno się uprać. Albo to roztocza, albo to po prostu mnóstwo kurzu. Piach i kurz częściowo można oczywiście odkurzaczem wyjąć, no i włosy. Część można wytrzepać, ale nie zawsze się to da. Raz na jakiś czas, nie wiem, raz na 2 lata, powiedzmy raz na rok, można sobie pozwolić na mycie, pranie dywanu. Pozdrawiam.